Sztywność mięśni, drżenie kończyn to klasyczne objawy choroby Parkinsona. Schorzenie zwyrodnieniowe układu nerwowego najczęściej dotyczy osób starszych po 60 roku życia, ale może zacząć się już przed 40. Gdzieś to było 15 lat temu, coś źle mi się, jak to się widelcą operowały i nożem przy jedzeniu, źle się składały spodnie, prawda, koszuli nie mogłem zapiąć. Okazało się, że mam Parkinsona. Już było ciężko na przykład na rowerze jeździć. Potykam się często tak samo i bez leku jest bardzo ciężko. Na razie stopy kleją do podłoża, no i człowiek nie może ruszyć. A przy okazji, na przykład przy klejeniach się, człowiek w pewnym momencie wyskakuje. To jest bardzo też niebezpieczne. Odruchy są takie też, siedzi ręką, w nocy się śpi tak samo, ręką się tam walnie w poduszkę. Są problemy z równowagą, no, leci się, jak się na łeb, na szyję. Jak się człowiek straci ten rytm, bo się dziwnego pędu nabiera. Coraz szybciej się idzie, w pewnym momencie już się nie nadąży po prostu. No i się leci szczupakiem do przodu. W poniedziałek chodziłem na pływalnię rano, potem ćwiczyłem do pierwszej godziny. We wtorek miałem panią, która mnie tutaj gimnastykowała w domu. Po południu miałem drugiego rehabilitanta. W czwartek było logopedia. Wnuczka. Hasał uszek tuszkiem wnuczka. Głośno. I niechcący huknął żuczka. I niechcący huknął żuczka. Już pokazała się ślina. No, to logopedka, bo to panie, mi pokazały, jakie ćwiczenia robić. No i ja nieraz, dwa razy dziennie masuję twarz. Masuje, pokazali mi, w których miejscach masować. No i to sam mówi, że mu to pomaga. Ja widzę. To się robi fizycznie. Tutaj sprząta tego, to nie mogę powiedzieć, że tak siedzi i bezczynnie siedzi. Na działkę jeszcze jedziemy, no to tam pochodzi. Już go raczej nie puszczam samego. Ale jeszcze do zeszłego roku sam chodził na Żeromskiego. Dopiero ja od zeszłego roku, od połowy roku zaczęłam z nim chodzić, bo już tak widziałam, że bałam się, bo mi się raz wywrócił, drugi raz mi się wywrócił. Jak ja mam i on ma iść i ja myśleć, to ja wolę z nim iść. No. Choroba Parkinsona to zwyrodnienie struktur mózgu o nieznanej przyczynie. W neuronach osób chorych znajdują się tak zwane wtręty, zwane również ciałami Lewiego. Głównym ich składnikiem jest białko. Białka te o nieprawidłowej budowie odkładają się w komórkach nerwowych chorego i doprowadzają do ich śmierci. Śmierć komórek sprawia, że spada też ilość dopaminy w mózgu. U osób po 60 roku życia ilość dopaminy jest nawet o połowę mniejsza niż u młodszych osób. Objawy choroby Parkinsona pojawiają się, gdy ilość dopaminy w mózgu jest jeszcze mniejsza, nie przekracza 20%. Choroba Parkinsona jest często rozpoznawana dopiero, gdy schorzenie jest w zaawansowanym stadium. Dotyczy nawet 70 tysięcy Polaków. W naszym studiu doktor nauk medycznych Elżbieta Jasińska, specjalista neurolog. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu. Pani doktor, jakie są typowe objawy choroby Parkinsona? Na co przede wszystkim początkowo powinniśmy zwrócić uwagę? Typowe objawy choroby Parkinsona to sztywność, spowolnienie ruchu, czyli problem z inicjacją tego ruchu, drżenie i zaburzenia postawy. Często zauważamy, że sylwetka chorego przemieszcza się do przodu, ten środek ciężkości zmienia się, chód jest szurający. Bywa tak, że te pierwsze objawy są niezauważalne przez chorego. Do tych objawów należą tak zwane objawy prodromalne, czyli na przykład zaburzenia węchu, zaburzenia smaku, spowolnienie toku myślenia, nazywane bradyfrenią, czasami zaparcia, czasami problemy z oddawaniem moczu, wzmożona potliwość. To są objawy z układu autonomicznego i bardzo często one zostają przeoczone przez chorego. W pełnoobjawowej fazie choroby, czyli w tej drugiej fazie, kiedy widzimy drżenie i różnicujemy to drżenie, jest to takie drżenie 4 do 6 Hz, które występuje w spoczynku. To jest bardzo typowe dla choroby Parkinsona, czyli jednostronne drżenie i typowe spoczynkowe. A kiedy powinniśmy udać się do specjalisty? Myślę, że natychmiast po stwierdzeniu takich objawów. Im wcześniej wdrożymy leczenie, tym większe szanse ma pacjent na stabilne życie bez objawów choroby.
wiemy o tym, że nie znamy, nie mamy leków, które cofnęłyby chorobę, które by leczyły tą chorobę, ale potrafimy zmniejszać nasilenie objawów i dawać szansę pacjentowi na dłuższe życie w sprawności. Mówimy wtedy o tak zwanym miodowym okresie, czyli mniej więcej okres ten trwa 2-3 lata. Jesteśmy jako lekarze wtedy bardzo zadowoleni z leczenia, pacjenci uzyskują bardzo dobry efekt z terapii, natomiast później niestety rozwijają się powikłania związane z terapią. Niekiedy pacjent akceptuje dalej tą terapię, my leki zwiększamy, pojawiają się dyskinezy, fluktuacje. Są to nieprawidłowe ruchy wywołane zbyt dużym poziomem lewodopy. A na czym polega właśnie leczenie? Leczenie polega na uzupełnianiu substancji, której w tej chorobie nam brakuje, czyli właśnie spadek lewodopy, w związku z czym uzupełniamy ją, podając ją doustnie. W tej chwili dysponujemy również terapiami, gdzie lewodobę możemy podawać dojelitowo, ale dotyczy to już chorych w bardziej zaawansowanych stadiach. Czy są nowoczesne metody leczenia, jakieś terapie, które pomagają chorym przezwyciężyć właśnie tę słabość? Poza terapiami doustnymi dysponujemy teraz trzema rodzajami bardzo nowoczesnych terapii. No niestety są to terapie dosyć inwazyjne, mam tutaj na myśli wszczepienie stymulatora do ośrodkowego układu nerwowego, do struktur głębokich. Wyraźnie redukujemy wtedy drżenie. Terapię apomorfiną podawaną podskórnie, a z takich najnowszych, które refundowane są w tej chwili przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest podawanie w pompie duodopy. To jest system, który umożliwia podanie bezpośrednio do jelitowo-lewodopy we wlewie ciągłym. Dzięki temu redukujemy te fluktuacje, czyli wahania objawów ruchowych u pacjenta. Czyli jakie są efekty takiego leczenia? Na pewno bardziej znośne dla pacjenta niż sama choroba i leczenie doustne. Do tych terapii kwalifikujemy pacjentów, u których tam możliwości terapii doustnych się wyczerpały. Pani doktor, jak powinniśmy opiekować się osobą chorą na Parkinsona? O czym trzeba pamiętać? Najważniejsza jest świadomość tej choroby, znajomość faz choroby, znajomość terapii, rozmowa z lekarzem, jeżeli wiemy, jak długo działa lek. Wiemy, że lewodopa podana doustnie zaczyna działać nie wcześniej niż po pół godziny, że ten efekt utrzymuje się 3 godziny. Ta świadomość pozwala wytłumaczyć też naszemu podopiecznemu, że leki niestety trzeba podawać często. Tutaj mamy często problem z pacjentami, którzy o tym zapominają, wydłużają sobie odstępy pomiędzy lekami i wtedy leczenie jest nieskuteczne. Każde schorzenie to również odpowiednia dieta. Czy tutaj przy chorobie Parkinsona ma to znaczenie? Ma to znaczenie dla zdrowego stylu życia oczywiście. Bardzo ważne jest to, żeby pacjenci odżywiali się zdrowo. Jeżeli pacjent leczony jest preparatami lewodopy, to staramy się ostrzec pacjenta o unikaniu preparatu witaminy B6, ponieważ obniża to skuteczność terapii. Jeżeli chodzi o ruch, wiadomo, że właśnie chory na Parkinsona ma te ruchy spowolnione, jest sztywny, jednak ten sport, rehabilitacja też jest konieczna. Oczywiście nie ma tutaj jakiejś specjalnej techniki czy specjalnych ćwiczeń, które są zalecane dla chorych. Ale wiemy, że taniec czy spacer, nawet bardzo wygodny spacer pod rękę, kiedy chory ten krok wydłuży, kiedy dostosuje do naszego kroku, jest bardzo pomocny. Główne ćwiczenia, jakie zalecamy chorym, dotyczą ćwiczeń izometrycznych, czyli ćwiczeń właśnie rozciągających, poprawiających sylwetkę, poprawiających sprawność tych ruchów naprzemiennych. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu. A państwa zapraszam, zobaczmy, na czym polega gimnastyka chorych z chorobą Parkinsona. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie do każdego pacjenta oraz do fazy choroby, w jakiej się znajduje. W pierwszej fazie tak naprawdę każdy ruch jest dobry. Pacjentów namawiamy, aby korzystali z ćwiczeń pilates, jogi, tai chi, chodzili na pływalnię, jeździli rowerem. W drugiej fazie już mamy pewne problemy. Problemy z chodem, problemy z zachowaniem równowagi i z wykonywaniem właśnie ruchów złożonych. Wtedy fizjoterapia polega na ćwiczeniach, które wykonywane są w pozycjach stabilnych, bezpiecznych dla pacjenta i skupiamy się na wykonywaniu jednego rodzaju ruchu od początku do końca, aby ten ruch wykonywany był płynnie, czyli uczymy najpierw jednej czynności, a później drugiej.
Uczymy tych pacjentów od początku wzorca chodu, przetaczania stopy, ustawiamy im tory przeszkód, uczymy przekraczania tych przeszkód, wchodzenia po schodach, schodzenia po schodach, poruszania się po nierównych powierzchniach. Ruch i zdrowa dieta przy chorobie Parkinsona są nieodzowne i choć schorzenie jest nieuleczalne, to szybka diagnoza jest konieczna, by wdrożyć skuteczne leczenie.